Przechodzimy do opisu ćwiczeń. Wstępna ocena ścięgien Achillesa sugeruje, aby od tego zacząć pracę z każdą dysfunkcją, a więc w pierwszej kolejności oceń swoją postawę. Na potrzeby tego filmu ograniczamy się do wysokości stawu skokowego, podudzia i kolana, a więc oceń sobie stronę prawą i stronę lewą. Na potrzeby tego filmu załóżmy, że masz problem z prawym ścięgnem Achillesa. Tak więc na zdjęciach możesz zaobserwować, że to ścięgno jest grubsze, czerwone, jest sztywniejsze, inaczej napina się łydka. Tak więc sugeruję, abyś wykonała podstawowe ruchy. Spróbuj stanąć na palcach, popodskakuj trochę w miejscu, spróbuj napiąć łydkę, wprowadzić ją w takie ustawienie jakby rozciągania. Bardzo możliwe, że pojawi się skrzypienie. Pamiętaj, że jest to forma screeningu, jest to taka wstępna ocena. To też jest fajne narzędzie diagnostyczne do pomiaru naszego progresu, jeżeli chodzi o tą formę rehabilitacji, prerehabilitacji na własny rachunek. Dobrze, załóżmy, że jest problem z prawym ścięgnem Achillesa, a więc zaczynam od podstaw, od samego fundamentu, jaki stanowić będzie moja stopa. Ustalmy znowu na potrzeby tego filmu, że mam problem ze stopą, bo moja stopa ustawia się w wydrążeniu, a więc jest dużo napięcia na łuku brzegu przyśrodkowym moim stopy, mam napięte rozcięgno podeszwowe. A więc siadam sobie wygodnie, ty też możesz tak usiąść i palpuję sobie stopę mniej więcej od wysokości pięty, idę w stronę przodostopia, wykonuję ruchy zgięcia wyprostu w stawach, aby wprowadzić funkcję w momencie, kiedy palpuję sobie tkliwy punkt. Tak więc mogę delikatnie rozcierać to rozcięgno, mogę pracować bardziej tak lokalnie, punktowo, poczekać aż wyciszę dolegliwości bólowe. Bardzo możliwe, że w trakcie uciskania rozcięgna podeszwowego pojawi się jakaś forma pieczenia, jakaś forma bólu. Tak więc rozruszaj swoją stopę, no bo doskonale wiemy, że rozcięgno podeszwowe ze ścięgnem Achillesa i mięśniami łydki będzie stanowić jeden łańcuch mięśniowo-powięziowy, a więc no, musimy zacząć pracę ze ścięgnem Achillesa niejako od wysokości stopy. Jest to jak najbardziej sensowne i uzasadnione. Przechodzę sobie do kolejnej techniki. W dalszym ciągu oceniam sobie elastyczność poszczególnych struktur, ale już teraz, jak widzisz, jestem na wysokości ścięgna Achillesa. Dodaję taki ruch, jakbym chciał przełamać moje ścięgno Achillesa. Tak więc idę sobie od wysokości pięty w górę, staram się jakby palcami znaleźć pomiędzy moją kością piszczelową a ścięgnem Achillesa. Oczywiście tę samą palpację możesz wykonać od strony zewnętrznej, ale znowuż na potrzeby tego filmu załóżmy, że mam problem bardziej po stronie przyśrodkowej, że mam stopę wydrążoną, że bardziej ta moja łydka, to ścięgno Achillesa jest napięte po stronie głowy przyśrodkowej mięśnia brzucha tego łydki, a więc w dalszym ciągu palpuję sobie łydkę, palpuję sobie ścięgno Achillesa na jego całej długości. Staram się wprowadzić ruch przełamania, uelastycznienia. Bardzo możliwe, że twoje ścięgno Achillesa będzie tkliwe, sztywne. Przechodzimy do rolowania rozcięgna podeszwowego. To jest w dalszym ciągu praca w obszarze stopy. Teraz pokazuję na filmie, jak będzie ustawiać się stopa, jeżeli będzie ustawiona w wydrążeniu. Oczywiście to jest trochę przekoloryzowane, natomiast no niejednokrotnie widziałem, że to rozcięgno podeszwowe potrafi być bardzo mocno napięte i cały ciężar, jeżeli chodzi o przenoszenie w trakcie lokomocji naszego ciężaru ciała, bardzo mocno będzie obciążać zewnętrzną krawędź stopy, tak więc to rozcięgno podeszwowe naprawdę potrafi być mocno napięte. A więc znowu używam mini rolki i roluję sobie całe rozcięgno podeszwowe z naciskiem na stronę przyśrodkową. Za chwilę ponownie dodam sobie funkcję w celu intensyfikacji tego ćwiczenia. Co mam na myśli? Będę poruszał palcami. Tutaj możesz sobie jeździć przód, tył, na całej długości możesz zastygnąć. Jeśli potrzebujesz intensywniejszej pracy, takiej, którą będziesz czuć bardziej, możesz użyć piłeczki malutkiej do rolowania. Sugeruję, aby ona była twardsza. Możesz dociskać stopę z całym ciężarem ciała. I znowu widzisz, pracuję na stronie przyśrodkowej. Znowu dodaję ruch moimi palcami, tak więc mogę jeździć delikatnie przód, tył, mogę zastygnąć w miejscu, mogę docisnąć stopę i dodać do tego funkcję zgięcia i wyprostu, jeżeli chodzi o palce. Tak więc ta technika super się sprawdza.
To powinno trwać około 2-3 minut, może trochę krócej, to trochę dłużej, w zależności od Twoich potrzeb. Przechodzimy do rolowania samego ścięgna Achillesa. W kolejnej technice będziemy przechodzić do rolowania na wysokości już samego brzuśca, mięśnia brzuchatego łydki. Tak więc tutaj zatrzymuję się jedynie na wysokości ścięgna Achillesa. Mogę jeździć delikatnie góra-dół, mogę delikatnie moją łydkę dociskać ręką, aby zwiększyć kompresję, ewentualnie za chwilę położę noga na nodze, aby troszeczkę dokompresować ścięgno Achillesa. Znowuż popracuj sobie centralnie, popracuj sobie troszkę przyśrodkowo, popracuj sobie troszeczkę bocznie. Dodaj funkcję, jeżeli chodzi o zgięcie wyprost na wysokości stawu skokowego, to naprawdę super się sprawdza. Sama technika, jaką jest kompresja, będzie w pozytywny sposób wpływać na mechanoreceptory powięziowe, ale musi dojść do typowej pracy mechanicznej mimo wszystko, jeżeli chcemy wpłynąć jeszcze lepiej na naszą tkankę powięziową i tutaj super intensyfikacją będzie wprowadzenie funkcji. Tak więc ja znowu sobie szukam, ograniczając się jedynie do obszaru ścięgna Achillesa, punktu, który będzie tkliwy i opracowuję go sobie. Nie śpiesz się, możesz sobie docisnąć delikatnie ścięgna Achillesa do rolki, tak więc tutaj ten ból nie ma być jakiś bardzo wysoki, masz być generalnie w skali bólu od 0 do 10, maksymalnie na 7, 8. No i przechodzę do rolowania łydki, a więc teraz jestem na wysokości mięśnia brzuchatego. Oczywiście też nie będzie obojętny na ten ruch mięsień płaszczkowaty, który jest zlokalizowany pod mięśniem brzuchatym. I zobacz, na potrzeby filmu ustaliliśmy, że ja mam bardziej problem po stronie przyśrodkowej, a więc kładę nacisk na głowę przyśrodkową mięśnia brzuchatego łydki. Tak więc roluję sobie też część zewnętrzną, wewnętrzną, no bo oczywiście łańcuchowo to wszystko będzie ze sobą powiązane. Natomiast zobacz, że znowu intensyfikuję sobie ciężar poprzez założenie nogi na nogę, ciągle dodaję funkcję, ciągle pracuję stopą. I oczywiście możesz to ćwiczenie wykonywać w taki sposób, że złapiesz tkliwy punkt, dociśniesz łydkę do rolki i zastygniesz w tej pozycji. Ja sugeruję mimo wszystko dodać sobie funkcję w postaci zgięcia wyprostu na wysokości stawu skokowego. Teraz ustawiam się troszeczkę bocznie, jakbym chciał dodatkowo rozciągać przywodziciele, to super też będzie wpływać na grupę kulszowo-goleniową, tak więc na mięsień półścięgnisty, półbłoniasty, dwugłowy oczywiście też tutaj nie będzie obojętny na ten ruch, przywodziciele tak samo, tak więc super. Jak masz problem na wysokości ścięgna Achillesa, to wszystko idzie łańcuchowo po stronie przyśrodkowej i jak Twoje kolana będą ustawiać się w szpotawości, no to ta technika rolowania łydki jest jak najbardziej ok, bo będziemy wpływać na cały łańcuch. W dalszym ciągu intensywnie pracuję sobie stopą. Tak jest, uciskam sobie ten mięsień, roluję. To nie musi być duża amplituda ruchu. Jak znajdziesz tkliwy punkt, to po prostu możesz na nim zastygnąć i opracowujesz go do momentu wyłączenia informacji bólowej. No i na koniec klasyczne rozciąganie mięśnia brzuchatego łydki i płaszczkowatego. Jaka jest różnica? W pierwszej kolejności zobacz, że mam nogę zakroczną wyprostowaną w stawie kolanowym. Dlaczego? Bo mięsień brzuchaty łydki jest mięśniem dwustawowym. Pełni on funkcję na wysokości stawu skokowego, ale nie możemy zapominać, że uczestniczy też w ruchu zgięcia stawu kolanowego, bo przyczepia się do kości udowej, tak więc przebiega nad stawem kolanowym i żeby rozciągnąć łydkę, żeby popracować nad przyczepem proksymalnym i dystalnym, ja muszę mieć wyprostowaną nogę w stawie kolanowym. I teraz przerzucam ciężar ciała na prawo, na lewo, tak żeby nałożyć większy nacisk albo na stronę przyśrodkową, albo na stronę boczną. Teraz zmieniam delikatnie ustawienie i zginam nogę w stawie kolanowym, bo w tym rozciąganiu będę wpływał na mięsień płaszczkowaty. Mięsień płaszczkowaty jest mięśniem jednostawowym, tak więc aby wpłynąć na jego rozciągnięcie, ja muszę zgiąć mój staw kolanowy i znowu przerzucam ciężar ciała. Balansuję z prawej na lewą. Może być bardzo delikatna pulsacja. Z wyczuciem, mogę to bardziej robić statycznie. Generalnie uważam w tym ćwiczeniu, zarówno kiedy rozciągam mięsień brzuchaty, jak i płaszczkowaty łydki, aby rozciągać się do momentu, kiedy moja pięta zaczyna odrywać się od maty. Jeśli widzę, że moja pięta zaczyna odrywać się od maty, wtedy jest stop ćwiczenia, wtedy już to nie ma sensu, bo przestaję rozciągać struktury, które chcę rozciągnąć.
Na dziś to wszystko. Mam nadzieję, że film się podoba. Zostaw swój komentarz, zostaw lajka, udostępnij ten film. Zapraszam serdecznie do śledzenia mojego kanału. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam Cię. Cześć!